Liderzy podlaskiej listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, Krzysztof Truskolaski oraz Alicja Łebkowska-Gołaś, chcą większego dostępu do pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Mówili o tym podczas specjalnej konferencji prasowej na Starym Rynku w Łomży. Szanowni Państwo, dzisiaj wraz z Alicją Łebkowską-Gołaś chcę poruszyć bardzo istotny problem. Problem psychiatrii i psychologii dziecięcej i młodzieżowej. Jak wiemy, w ostatnich latach młodzi ludzie po pandemii, po nauce zdalnej zmagają się z ogromnymi problemami psychologicznymi i psychicznymi. Wiele osób z młodzieży nie radzi sobie sama z tymi problemami. Niestety w szkołach jest za mało psychologów, a w szpitalach za mało psychiatrów dziecięcych i młodzieżowych. Jesteśmy w Łomży. Tutaj niestety nie ma całodobowego ośrodka, całodobowego centrum psychiatrii dziecięcej. Dlatego dzisiaj z tego miejsca chcielibyśmy z panią Alicją Łebkowską-Gołaś powiedzieć wprost. Po wyborach, po 15 październiku, jak wygramy wybory, powstanie całodobowe centrum psychiatrii dziecięcej w Łomży. Jest tylko jedno całodobowe centrum psychiatrii w województwie. Znajduje się ono w Białymstoku, więc to jest nasza powinność, żeby również takie centrum znajdowało się w Łomży. Dzieci i młodzież tego potrzebują. Dzieci wróciły teraz do swoich obowiązków szkolnych i znowu statystyki biją na alarm. Znowu jest potrzeba ogromnego wsparcia psychologicznego i jak również psychiatrycznego. My to zapewnimy. Chcemy, żeby nasze dzieci były bezpieczne. Chcemy, żeby nasze dzieci były zdrowe. Rząd PiS przez 8 lat zaniedbał temat psychiatrii dziecięcej, ale my to naprawimy. Chcemy, aby psychiatria dziecięca była naszym priorytetem. Już od blisko roku w Białymstoku funkcjonuje pierwszy w województwie podlaskim dziecięcy szpital psychiatryczny. Ale to w ocenie polityków za mało. Dane są zatrważające. Według policji w 2021 roku odnotowano aż 2031 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, czyli o 140% więcej niż rok wcześniej. Szanowni Państwo, stan psychiatrii dziecięcej przed pandemią był już krytyczny. Niestety po pandemii to się pogłębiło. Wiemy wszyscy, że nasze dzieci po powrocie do szkół po okresie pandemicznym są przebodźcowane. Mierzą się z ogromną falą depresji, mierzą się z uzależnieniami od internetu, często też z uzależnieniami od środków psychoaktywnych. Stąd też tak duża potrzeba pomocy dla nich. Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej w połączeniu z Ministerstwem Zdrowia nie wykazało woli i chęci pomocy tym dzieciom. Sytuacja jest o tyle tragiczna, że zamykane są często takie oddziały i ośrodki. W Łomży posiadamy ośrodek pierwszego stopnia referencyjności. Znajduje się on w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ale jest to niestety za mało. Łomża zasługuje na ośrodek, który będzie dawał opiekę całodobową, dlatego że te problemy są coraz większe i coraz częściej musimy się z nimi mierzyć. Nasze dzieci zasługują na to, żeby się nimi zaopiekować. Niestety dojazd do Białegostoku i często opieka rodziców tych dzieci jest utrudniona tym dojazdem. Następny ośrodek znajduje się w Suwałkach. Do tej pory przed powstaniem tego ośrodka nasze dzieci wywożone były do Józefowa. Traktowane były jak kukułcze jajo. Nikt nie chciał im pomóc. My musimy zrobić wszystko, żeby taki całodobowy ośrodek powstał tutaj w Łomży, dlatego że te nasze dzieci na to zasługują. Działacze Koalicji Obywatelskiej apelują, by takie miejsca całodobowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z problemami psychicznymi powstały także w Łomży i w Suwałkach.